Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej kwestii klęski żywiołowej, suszy i referendum. Z nami, ze mną są przedstawiciele różnych organizacji, partii politycznych. Ja nazywam się Armand Tryfiński, reprezentuję w tej chwili niezależną inicjatywę obywatelską Normalna.pl. Jestem posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ze mną jest przewodniczący partii politycznej Samoobrona, pan Leszek Kuropatwiński. Dobry państwo. Jest z nami także założyciel, współtwórca Samoobrony w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, pan Stanisław Kaczoruk. Są członkowie innych organizacji, jest przewodniczący Stowarzyszenia Reformatorzy Renald Mijalski, jest z nami także przedstawiciel Stowarzyszenia Demokracja i Postęp, pan Bogdan Pokrowski, są przedstawiciele różnych innych organizacji, młodzieżówek partyjnych, tak jak pani Marta Schulz, tak jak pan Michał Sobczyk, jest także Wojciech Wojtulewicz, jest także pan Stanisław Kowalczyk i chcielibyśmy dzisiaj zaapelować z tego miejsca do pani premier w szczególności, ale także do innych przewodniczących partii politycznych w Sejmie, aby przestali uprawiać w Polsce igrzyska, aby zamiast zajmować się dzisiaj referendum, pani premier ogłosiła stan klęski żywiołowej. Proszę państwa, straty z tytułu suszy, coż w tej chwili są szacowane na ponad 1,5 miliarda złotych. Te straty odbiją się na kieszeniach wszystkich Polaków. Podrożeje nabiał, podrożeje mięso, podrożeją produkty zbożowe i odpowiedzialni politycy, zamiast dzisiaj uprawiać propagandę i licytować się, jakie pytania powinny się znaleźć w referendum, powinni przede wszystkim skupić się na kwestii związanej z klęską żywiołową, na uruchomieniem szybkiej pomocy, aby ograniczyć skutki strat związanych właśnie z suszą. Ale susza, proszę państwa, to nie tylko uprawy, to nie tylko żywność, ale są problemy po prostu z dostawą wody w wielu miejscach. Polacy nie mają w domach dostępu do wody. Pojawiają się pierwsze pożary lasów. Jest bardzo duży problem związany także z elektrowniami, które mają problem ze względu właśnie na niedobory wody z zapewnieniem regularnych dostaw prądu. Cierpią na tym po prostu wszyscy. I dzisiaj każdy odpowiedzialny polityk powinien skupić się właśnie na tej pomocy, a nie na kampanii wyborczej. I ja mam też apel do wszystkich partii politycznych związany z tym, że niekoniecznie jest tak, że termin wyborów musi zostać przesunięty. Jeżeli oni już chcą, bo wykupili te billboardy, już zapłacili za czas antenowy i bardzo im wszystkim zależy, żeby koniecznie wybory się dzisiaj odbyły, chociaż ja uważam, że nie jest to dzisiaj priorytet, ale to niech termin wyborów nie ulegnie zmianie, ale stan klęski żywiołowej może spowodować szybką, sprawną pomoc dla Polaków. Ja rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielami powiatu grójeckiego i tarczyńskiego. Straty, jeżeli chodzi na przykład o jabłka, to jest nawet 60 ton z hektara, czyli kwota około 120 tysięcy złotych. Oprócz suszy wcześniej były bardzo negatywne zjawiska, około miesiąc temu grad, który niszczył drzewa owocowe także, więc sytuacja naprawdę jest katastrofalna i odczujemy skutki negatywne tej suszy wszyscy we własnych kieszeniach. Dlatego jeszcze raz apeluję o odpowiedzialność w tej kwestii i podjęcie stosownych działań, szczególnie przez panią premier Ewę Kopacz. Oddaję głos panu przewodniczącemu Samoobrony, panu Leszkowi Kuropatwińskiemu. Witam państwa. Szanowni państwo, wczoraj na Komisji Rolnictwa jako pierwszy zgłosiłem, aby odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym by to politycy wszystkich opcji politycznych zmusili panią premier do podjęcia decyzji o ogłoszeniu klęski żywiołowej. Wiemy, co z tym się wiąże. To nie chodzi o wybory, to nie chodzi o igrzyska polityczne, to nie chodzi o referendum, ale wiemy, że ogłoszenie klęski suszy da nam możliwości wejścia i zapytania się w Unii Europejskiej, jakie pieniądze Unia Europejska skieruje do państwa, które ogłasza klęskę suszy. Jest to ważna sprawa i dzisiaj na to czekają rolnicy. My wczoraj
Na posiedzeniu prezydium związku postanowiliśmy, że od dzisiaj ogłaszamy pogotowie strajkowe. Dajemy pani premier 7 dni czasu na podjęcie decyzji odnośnie suszy i klęski żywiołowej. Jeżeli pani premier nie spotka się, nie omówi ze związkami zawodowymi sprawy klęski suszy i z tego idących konsekwencji żywnościowych bytu Polaków, to niestety, ale my wyprowadzimy ludzi na ulicę. Lepiej wcześniej jak później. My nie straszymy. My mówimy wprost. Najpierw chcemy usiąść do stołu, negocjować, a jeżeli to nie pomoże, to wykorzystamy to, co mamy statutowo zapewnione. W związku z tym dzisiaj wsparci posłami opcji politycznej jesteśmy gotowi. Mamy przygotowany list do pani premier. Wzywamy pana prezydenta, który jest także przedstawicielem Polski, aby zajął się sprawą, pomógł rozwiązać problemy, żeby nie interesował się przyszłościową sprawą zadawania pytań dodatkowych w referendum, a zajął się sprawami gospodarczymi, potrzebnymi Polsce. Żeby pani premier i pan prezydent nie porozumiewali się telefonicznie czy medialnie. O to prosimy. I jeszcze raz prosimy rząd, ministra rolnictwa i panią premier o podjęcia pilnych działań, zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmowej i zobowiązanie rządu na czele z panią premier o ogłoszenie klęski żywiołowej. Z czym to się wiąże? Proszę państwa, jeżeli w 12 województwach minister rolnictwa mówi, że w 12 województwach jest klęska żywiołowa, jest susza, to dlaczego? To jest 75% obszaru Polski. To dlaczego rząd czeka? Na co jeszcze czeka? My widzimy to tam na dole, gdzie jesteśmy z rolnikami, gdzie jesteśmy z mieszkańcami miasta, że dzisiaj za tak zwaną przysłowiową pietruszkę płacą 5 zł. Co będzie jeszcze za miesiąc, za dwa, za trzy? Dlatego ponownie jeszcze powiem, wzywamy do rozsądku. Wzywamy do spokojnego rozwiązania tematu, który jest możliwy przy stole i przy negocjacji rozwiązać. Jeżeli nie da to efektu, trudno, będziemy zobowiązani i żeby nikt nam nie zarzucił, że nie chcieliśmy rozmawiać, bo my chcemy rozmawiać, chcemy podjąć na siebie też ciężar odpowiedzialności, ale wtedy, jeżeli te rozmowy będą się konsolidować i będą szły w kierunku, że ogłoszona susza da nam możliwości wyegzekwowania z Unii należnych nam pieniędzy. Ja powiem i zwrócę się tutaj do ministra finansów. Czy nie wstyd panu ministrowi finansów jest, że związki zawodowe, polskie związki zawodowe, które należą do Kopa Kodzeki, do dnia 21 sierpnia nie otrzymały pieniędzy na składki. Czy nie chce tego podpisać, to niech nam powie. 7 jest protest w Unii Europejskiej. Też w sprawie suszy w innych regionach. My chcemy tam uczestniczyć. Tylko jak mamy tam się dostać? Dziękuję bardzo. Apelujemy także do wojewodów, aby rzetelnie informowali panią premier i wywierali także presję na niej, aby rzeczywiście ogłosić stan klęski żywiołowej. Odkładanie tego tematu niestety nie da nic, a ten problem pewnie niewielu może sobie zdawać sprawę, ale dotyczy w dużej mierze mieszkańców miast i osób najuboższych, które to w pierwszej kolejności za miesiąc, za dwa, za trzy odczują drastyczne wzrosty cen artykułów żywnościowych. Najprawdopodobniej pani premier, pan przewodniczący Kaczyński, oczywiście nie jest im to na rękę, żeby w takim okresie wyborczym tego typu niekorzystne decyzje i działania rynku się pojawiały. W związku z tym chcą ten temat odłożyć na później, ale apelujemy jeszcze raz o rozsądek. Ja osobiście jestem bardzo rozczarowany orędziem wczorajszym pana prezydenta Andrzeja Dudy.
który niestety w tym orędziu pokazuje, że jest prezydentem PiS-u, a nie jest prezydentem wszystkich obywateli. Znowu proponuje igrzyska, proponuje kolejne referendum, gdzie to już zakrawa, proszę Państwa, o kabaret bądź absurd. Nagle w kampanii wyborczej wszyscy chcą słuchać ludzi. Szkoda, że nie są właśnie na ulicach i nie rozmawiają z tymi ludźmi i nie słuchają ich, tylko raczej przychodzą wygłaszać swoje przemówienia i gotowe obietnice, recepty, które są zwykle pustymi, wytartymi sloganami, a tutaj naprawdę trzeba posłuchać, proszę Państwa, ludzi. I proponowanie kolejnego referendum, które będzie kosztowało minimum kilkadziesiąt milionów złotych, jest po prostu ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy bardzo niepoważne. Jestem bardzo rozczarowany taką lekceważącą postawą wobec wszystkich osób, których ta susza dotknie, a w tej chwili dotyka w głównej mierze producentów rolnych, którzy straty naprawdę w dziesiątkach, w setkach tysięcy złotych odnotowywują. Także ponawiamy jeszcze raz apel. Bardzo Państwu dziękujemy. Do widzenia.